Dobra, dołączyć do rozpoznania, rozstawić się w linii. Ja na chwilę zbu. Coś się z Legion chciałbym. Okidoki. To tak. Jesteś Bogdan? Masz w budynku na laserze moim. Chłopa na dachu. Dwóch w środku chyba. Nie, dwóch na dachu, jeden tak. W środku i jeden przed. Na tamie masz porozstawianych chłopów i patrol, który chodzi wokół tutaj tamy. Gdzieś chodzi, ale teraz go nie widzę. To jest sam przy wejściu. Osobowy, tak. I masz DSKM, a tam daleko, gdzie sobie laserem gdzieś. Gdzieś tam. Tam zawraca. Ja na tam jeszcze jednego chłopa widzę. Mówiliście dwóch, tylko tam jeszcze na moim laserze teraz w tym momencie jest jeszcze jeden typ. Czy mieliście jakieś podejście pod cel, czy nie? Znaczy, tutaj jest ten kompleks na 145, tam można by najpierw podejść chyba. Zobaczcie, to są same mury typu. To drzew można. Ja bym mógł tu zostać, bo mam dobry widok w sumie. Jaka jest odległość tej pozycji? 500. No, do budynku. Dotamy dalej. No dotamy, no to do ostatniego celu jest 780. Okay. Pojazd przejeżdża przez tamę? Nie, a on tam na górze jeździ daleko. Okej, okay. Czy on tutaj nie podjeżdża w tą okolicę? Nie, no ale jak go zaalarmujemy, to podjedzie na pewno. Ja go widziałem tam, jak jest ten kompleks za tamą wyżej, tam gdzie ta latarnia, on tam sobie zawracał. Gdzieś pis dojechał. Dobra. Możemy KM-a zostawić na wypadek, jakbyśmy zaalarmowali ten wóz, to by KM po nim trochę połupał. Dobra. Bielak za mną, reszta zostaje. Lata coś nam damy. Mi się wydaje, że to nasza ewakuacja. Gdzieś wisi w przestrzeni. Czy program mnie ominął? A nic. No misja wykonana, Mateusz, ominęło cię wszystko. Ach, wiedziałem. Chciałem powiedzieć, że się zdziwiłem, że podczas ataku na tamtą bazę nikt nie wpadł w miny. A były. Okej. Shit. Shit, I przed głównym wejściem były? Nie powiem ci, gdzie były. No, aż ty kurde. Spooky. Ale cieszę się, że nikt nie wlazł. To co lata, to jest... Snajper, wyznacz sobie jakieś dozory i zostajesz na pozycji. Snajper zostaje, reszta za mną. Za Bielaksem, przez syn Mars, albo Snajper. Prawa, lewa, panowie. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Za dużo miejsca nie ma. Dobra, jest tak. Dwóch typów na dachu. I na tym kończymy, jeżeli chodzi o ten kompleksik. No nie, jest jeden przed i jeden w środku. Dobra, teraz widzę tego przed. Krzak mi zasłonił. W środku też widzisz. W środku musi być jej więcej. No? Tak, widzę go, no. Słucham. W środku to znaczy, gdzieś na mapę, gdzie ten głos zaczyna kończy. Teraz. Mniej więcej. Nie nacyłeś mi. Chyba źle. Bardziej mi ciekawi, czy tutaj za drzewami na przykład są ludzie, bo na tamie widzę trzech. Nie wiem, czy nie jest... Otwierałem mapę. Tak, widzę. No to on gdzieś mniej więcej kończy. Okej. Ja sobie pomyliłem się, on na górę nie jeździ.
Nie tak. Prowadzisz ekipę na mój wskaźnik laserem. Nisko, najlepiej, żeby nie wykryci byli. I trogen tutaj zostaje. Słucham? Za ten kamień. Tak, za ten kamień. Trogen tutaj zostaje, ty prowadzisz ekipę. Jasne, za mną dużym rozproszeniem. Nisko na mapie. Relaksem, rozproszeniem. Weź sobie tu rozwój powinien. Za tymi kamieniami nam górka będzie zasłaniała delikatnie. Dobrze. Lodo. Okej, panowie, rozproszyć się mocno. Pomiędzy tymi kamieniami znaleźć sobie jeden kamień na osobę. Nie wychodzić za mnie, że tak powiem, przede mnie. Wystarczająco duży, żebyśmy się we dwóch zmieścili. Dobra. A ja komandę trochę z tyłu. Jesteśmy. Witam, cztery osoby na jednym kamieniu. Może więcej kamieni bliżej musimy podejść. Krzysiek ze mną. Dawaj, granatę do grafika. No dałem, bo już. Wchodzi się naprzód na kierunek 167. 167 panowie, pomiędzy kamieniami. To wszystko wystrzelałem. Który kierunek? 167. Krem na pozycji. Przyjąłem. Snajper tu dowódca. Tu snajper. Obserwujesz mi te kontakty na dachu, jak będą się ruszać, to meldujesz, ok? Zbieru. Jestem przy ostatnim możliwym kamieniu. Zajmuję. Przyjąłem, zająć i czekać. Jak są wizja? Chuj. Chujowa. Tak zwany. Ale tuż za górką mamy już Ameno. Na glebę i na 130. Na szczyt. Dobra. Tak, żebyście widzieli cel, no a cel nie widział was. Gdzie ty masz broń? Aha, dobra, nieważne. Wymieniłem się na kamień. Tak. Rozpoznanie, rozstawcie się tak, żeby widzieć klienta przed budynkiem. Jeżeli my jesteśmy na rozpoznanie, to przyjąłem. Okej. Laser. Fajne, że warmy 3 widać te lasery na taki daleki zasięgi. No. A w dwójce chuj poucinane w połowie. No, nie było aż tak źle. Mam jakiś problem techniczny, moment.
Aha, arma mi skraszowała. Wracam za moment. Czekaj, mam to kamienie przy sobie. Ja już widzę chłopczyków. A tu pod kamień się poczuł. Red Room, miej lewego klienta na dachu, na celowniku. Przyjąłem, a macie oczy na kontakt przed budynkiem? Nie. A będzie możliwe bezpieczne podejście tak, żeby go widzieć? Jak się, jesteśmy tak blisko tych kolesi na dachu, że jak się podczołgamy, to mogą nam pierdolnąć granatek na początku. Dobra, to nie ruszajcie się. Cofnijcie się parę metrów i zajmijcie jakąś bezpieczną pozycję. Dobra, przyjąłem, to zostańcie tam. Ja bym się wolał bliżej nie podchodzić, bo... A budynek jest w zasięgu rzutu granatem? Naszego nie, ale odłamki mogłyby sięgnąć, jakby oni rzucili na nas z góry. Przyjąłem. No bo tego na... co po prawej jest, co? No ja mam tego po lewej, tylko nie wiem, czy w lampę nie pierdolę. Ale raczej nie. Czekamy na razie na relaksa, bo ma jakieś problemy techniczne. No ta arma mi skraczowała, że wracam. Zapierdalaj. Snajper, zmiana celu. Kontakt przed budynkiem. Przyjął. Bezpieczeństwo je broń, żeby go przez przypadek nie zdjąć. No w sumie fajnie, że właśnie tymi laserami, jak koleś jest tak daleko i świecisz na niego, to widzisz, gdzie celujesz laserem. No. Nie jak w armii. Dwójce. Szanuję właśnie to. Kurwa, on tak łeb opuścił, że... HM ma na razie zakaz otwierania ognia. Momencik. Medycy dołączają do was. Trudno mi powiedzieć, mamy legnąć za wami. Też nie wiem, ten kamień jest tylko na dwie osoby. To księciu, nie? Może pójdziemy na lewo. Nie widzę na Rzeczpospolitej. Tylko powoli się czołgajcie, że was nie zobaczyli. Tak. Musicie szeptem też mówić, bo was słyszą.
No to by fajnie jakby tak zrobili, że właśnie słucha, bo to mogłem słyszeć graczy. Gielak, słyszysz mnie? No słyszę ciebie. Wiesz czemu jesteś mewą, bo nie wziąłeś jebanego slota swojego. Tak się zawsze wziąłem dzieje. Swojego slota, bo żaden inny nie jest wolny i jestem na tym slocie. No to wyjdź i wejdź na slota jeszcze raz, zobacz, że będzie działać. Medyc na pozycji. Przyjąłem. Krzysiek? Tak. Co się stało z botem Bielaksa, jak byłeś z nim tam? Stało. A może ktoś powiedzieć, że stoi tam dalej? Tak, stoi koło mnie, ja mam kontrolę nad nim. Jestem mewą. Myślę, że coś jest... Uj, nie wiem. Dobra. Snajper, walisz klienta na mój sygnał, oczywiście przed budynkiem, rozpoznanie zdejmuje gości na dachu. Czekasz na sygnał. Przyjąłem. Zdejmować. Myślę, że ten z prawej, on zdążył strzelić raz. No. Masz jakiś Krzysiek? No, ogarnę. Głodno. Sobie to zabierze się. Dobra, to będę miał to pograne za każdym razem. Wychodzę z tego, że startuję tak dalej, to mega. Jak? No naprawdę. Nie wiem, tylko koleś z prawej strony zdążył jeden strzał nie dać. I dosłownie w czambo dostałem. Takie bo ja się położę. Ten gościu się odczołguje, nie mogę go trafić za bardzo. Przyjąłem. Zacznij mi teraz pomagać. Kula, teraz patrzę, ile kurwa jak granatów mam. Już? Jeszcze coś sprawdzę. Nie celuj we mnie, błagam. Moja broń tam nie ma zasięgu do niego. Odpalać strąg. Ma zasięg na pewno, kurwa. Palać strony. Już. Dowódca do ubezpieczenia. Będziemy szturmować budynek. Mamy odpalone strąby. Czołgam się do tobą. Dziękuję ci, Krzysztof. Za mną w kolumnie. Mam strąba. A ja muszę założyć, kolumnie założyć. No i ustawcie się jeden za drugim w kuciu. Nie pamiętaj. Co? A Krzysiek co kurwa? Stroba zakładałem. Całość powstań na pełnej pizdzie do budynku go.
Marsz bojowo. Marsz bojowo. Patrzę okna, spokojnie. Ja też przyjdę. Przeładuję szybko. Uważaj na sokno. Nabiegiem wchodzę. Bijany, bijany, go, 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 patrzę lewym. Prawa, czysta. Schody na górę. Coś do mnie. Coś do mnie. Jestem za tobą? Chodźmy powoli. Zostaję na dole. Go, 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 go! Ranny, ranny, go, 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 go! Zjedz. Blokuję. Bierz go na dół, bierz go na dół. Dym idzie. Dobra, rzucił się, zejdź. Chodzę. Kurwa, skiepszyłem, bo nie miałem... z magazynkami zabrakło. Medyk, do rannego. Ja zawodzę. Czy ja dzisiaj... Kurwa, ja zostałem wyszlany w każdą część ciała. Bierzesz prawą. Schody. Okej, okay. Bezpieczą. Chodzę. Go. Czysto. Zajmij dach. Jak zając. Snajper i KM dołączcie do nas. Aż pobitą lewą rączkę. Przyjąłem. Jeden gościu się czołga koło tam. Widzę. Dobijam. Cel zlikwidowany. No ten kurwa jak nas zobaczył w ogóle się. Nie wiem, ja patrzyłem na okno, on się wychylił akurat, jak ty wyszedłeś przez okno, go zastrzeliłem. Teraz jak na górę wchodziłem, to nie wiem, czy mi magazynka zabrakło, czy się zacięło znowu. Nie wiem, ja chciałem wbijać, ale wodzu się zabunkrował na schodach i nie mogłem przez niego przejść. No bo ja spadłem i blokowałem ludzi. Spanikowałem, nie wiedziałem co robić. Czy wbiegać dalej, czy się wycofać i tak dalej. Zrób przejście, Mateusz. Dziękuję. Okay.